Cześć witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof analiza rynku tradycyjnego dziś albo dziś jako pierwsza ta tapetę wjeżdża jako pierwszy Lewis ok, spółka Lewis na samym początku informuję że nic co tutaj powiem nie jest poradą inwestycyjną jest to moja analiza i mój sposób na rozegranie monety przy okazji przypominam że kieruję się tylko analizą techniczną plus strategią do rozgrywania rynku akcyjnego. I tutaj taką strategię mam swoją własną. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kondycję finansową spółki, nie będę zanudzać. Sprawdzona, dla mnie jest. Wygląda to ok. Z perspektywą na wzrosty w przeszłości. I teraz tak, słuchajcie. Dla tych, co troszkę tam liznęli analizy, czy też widzą już te wykresy od, od kilku lat no to mamy tutaj taki fajny schemacik. Możemy mieć, o może tak, możemy mieć. Czyli pierwsza fala wzrostowa, ta spółka też zaczęła się notować w 2019 roku. No i ten początek, pierwsza jakby taka pierwsza, pierwsze wzrosty, tak naprawdę na tej spółce, jakby pierwsza fala Hossy w ogóle na tej spółce, prawda? Dało to tam 200 parę procent, szału nie zrobiło, ale, ale jest ok. I teraz tak, z reguły jak gdzieś tam moneta moneta akcja startuje z rynku kryptomoneta, no to ta pierwsza fala jest taka sobie, druga fala często schodzi nisko, czyli ta druga fala powrotna, jakby ona po początkowym, że tak powiem, takim otwarciu ruchu wzrostowego, później bardzo głęboko schodzimy, żeby ewentualnie przetestować tamte miejsca, lub po prostu zakumulować pod następne wzrosty, prawda? I te z reguły drugie fale, czyli te głębokie zajścia, kończą się z reguły złotą strefą. Złota strefa to jest taki jakby też mój autorski, słuchajcie, tutaj poziom na rynku. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, co ja tutaj chcę rozegrać? Czyli tak, mam tu pierwszą falę, drugą planuję, że ona zjedzie nisko. Tutaj wcześniej jeszcze miałem jakby złotą strefę, ale ta złota strefa, słuchajcie, no za wcześnie, bo przebiliśmy ten dołek, więc czekam tutaj na tą globalną, tak, czyli w tym ujęciu globalnym czekam na tą globalną złotą strefę, tutaj na lewisie i to, co mnie interesuje, zakup w strategii, to jest 12061124 tutaj będzie mój zakup strategiczny i co bym chciał tutaj, słuchajcie, dostać na tej, na, na, na tej akcji, pierwsza rzecz chciałbym tutaj reakcję w górę i reakcję w górę na pokrycie tego gapa. Czyli tutaj mamy tego gapa rynkowego. Chciałbym, żeby to się tutaj pokryło i świetnie by to się, słuchajcie, pokrywało z tą korektą, którą tutaj mamy. Czyli zejście w te okolice tutaj, do tej strefy. Świetnie pokrywa całego gapa tak naprawdę, prawda? Czyli mamy tutaj 100% powtórzenia tej pierwszej korekty i to byłoby powtórzenie dla mnie, czyli ruch mniej więcej wyglądałby tak, czyli zbudowanie się, słuchajcie, wzrostów do tego miejsca na pokrycie gapa, zaliczenie tej korekty, czyli korekta 1 do 1 i co dalej, i dalej, korekta, na której mógłbym dokupić ponownie w strategii, ale tutaj byłby mój take profit, czyli od tego miejsca jest to 36%. Tu bym taki take profit sobie wziął, i po tym, jakbym widział, że tutaj ta reakcja będzie oczywiście na korektę 1 do 1, prawda? To na następnej korekcie już zbudowałbym sobie kolejne pozycje pod już kolejną trzecią, jakby tutaj falę wzrostową na wykresie. Pamiętajcie, że ta spółka dopiero ma tak naprawdę jedną falę wzrostową, tak? Mniej czy tutaj tego rozpoczęcia się, ale jest to jedna fala wzrostowa i teraz jesteśmy w tej drugiej, która schodzi nisko, no bo nie jest to kontynuacja tego trendu, tak? Czyli tutaj ten trend został złamany. Zrobiliśmy pierwszą falę, a druga, która prawdopodobnie się tu zakończy, no i trzecia duża, która już pociągnie długoletnie wzrosty, oczywiście z małymi korektami na Lewisie. Taką sytuację też nawet w tej pierwszej fali mieliśmy tutaj początkowej, prawda? Gdzie też słuchajcie o, właśnie pod taki scenariusz chciałbym tutaj zagrać, czyli pierwsza korekta ta największa. Powtórzenie tej korekty w tym miejscu, korekta w dół i podłączenie się pod trend, tak? Czyli tutaj już od tego miejsca. Po tym pierwszym strzale, po tej pierwszej korekcie, już od tego miejsca cały czas mieliśmy trend, słuchajcie, wzrostowy, prawda? Do, do, do samej góry. Więc tak bym to tutaj chciał dokładnie rozegrać, czyli wejście, wyjście, zrealizowanie się, poczekanie na korektę. Tutaj będziemy, będę oczywiście według mierzeń wewnętrznych szukać pozycji, no i ewentualnie, słuchajcie, kontynuacja trendu. No jakby tutaj w górę dla tej spółki jako trzecia fala, ta najdłuższa i największa. Prosta zagrywka, słuchajcie, oczywiście daje to w strategii. Można by to było również przytrajdować z tej strefy, gdyż ta strefa no, nie jest jakaś mega duża, przynajmniej to co zaznaczyłem, jako takie, że tu się spodziewam konkretnie czyli to jest 6%, 6-7%, ok, natomiast ogólnie strefa ma 14%, no dość sporo, tak, dlatego ja też biorę to w strategii, nie będę tutaj jakby tradeować, no bo nie ma to sensu, ta strefa jest za duża, ale do tradu, czy na przykład w metodzie swing, jak najbardziej również się z tej strefy to nadaje do tradeowania, na przykład swingiem już do góry, prawda, więc tutaj spółeczka, myślę, że spoko, w międzyczasie również wypłaca dywidendy jest to obecnie w skali roku chyba 3,70%, zaraz sobie zobaczę, jaka to, jak to 3,70% dokładnie, 3,70% w skali roku, więc jakby nawet, nawet spoko. No i tak by to wyglądało, czyli tak naprawdę 12,06, 12,24. Tu będę robić moją pierwszą pozycję HP, e, znaczy pozycję HP, o może tak, bo pierwsza pozycja HP już jest wzięta e, i. Następnie Take Profit na 36, po korekcie dalsze budowanie się pozycji HP w tym przypadku. Więc 12.06, 11.24, bardzo ważna strefa dla Lewisa. Ok? Tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej!